Cześć dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Ostatnio się bawiliśmy w Ubuntu gaming na Ubuntu, który tak średnio wygląda na ten 2404. Za to dzisiaj weźmiemy się za Pedorkę, Pedorka 40, oczywiście na Nvidia z Waylandem, jak najbardziej z Wylendem. Kompletu się dowiecie mniej więcej jak tam multimedia ustawić, bo trochę zabawy jest. Tyle no. Zapraszam na filmik. Witam na Fedorce Fedorka 40, wszystko macie przed sobą, Wayland oczywiście jak najbardziej. E, zainstalowane stery 555, jeżeli chodzi o instalację sterów, miałem tu małe przeżycia. E, dokładnie wam tego opowiadać nie będę. W każdym razie miałem bardzo stare ISO obraz przed dwóch albo trzech tygodni no i się tam parę błędów porobiło, tak? Z mojej winy de facto, nie będę o tym opowiadał. Jak ściągacie Fedorkę na świeżo, to będziecie mieli już pewnie tu kernel 697, więc spokój. Kolejna rzecz, którą warto sobie tutaj przemyśleć, to są kodeki, jako że to jest dystrybucja, która jest oparta głównie na otwartym oprogramowaniu. Trzeba to sobie samemu dodać. RPM Fusion free i non-free. To ten instalator, ten znaczy instalator, to pierwsze okienko, które nam się tutaj pokazuje zawsze, po instalacji niby nam dodaje, ale nie wszystkie, więc trzeba samemu sobie dodać free i non-free. Dodatkowo nie ma tutaj w ogóle kodeków do H264, H265, telefonicznych rzeczy i tak dalej. Robimy to w ten sposób, przynajmniej ja robię to w ten sposób. Jedna komenda, to jest bardzo druga komenda, to jest trzecia komenda, to jeszcze czwarta komenda i będzie jeszcze piąta komenda. Instalujące między nimi mp3 kodeki i tak dalej, tak dalej. Będzie link do instrukcji, skąd to wziąłem. To działa, to sobie elegancko, ładnie nam tutaj, mój powiedział, pracuje. jest chce, może sobie takie komendy tutaj wykonać, żeby mu to ładnie wszystko chodziło. Kolejna rzecz, która tutaj jest, jeszcze wrócę do kernela na chwilę. Słuchajcie, jeżeli, jak wiadomo, Fedora się często zmienia, nawet dwa razy na tydzień zmiana kernela tutaj. Może to powodować różne dziwne problemy, bo może i nie mówcie, i nie piszcie, że nie, bo powoduje. Możemy wstrzymać sobie tymczasowo kernel. Edytując plik tutaj. Edytując. Stoi dodając coś takiego. Tą linijkę. Exclude kernel z gwiazdką. To nam zatrzyma kernel na tym, na jakim jesteśmy. Po prostu. E wiadomo, że trzeba na to uważać, bo po pewnym, nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach może być mały problem z tym, że siedzimy na tym kernelu na przykład. Wczoraj było gorzej, bo wczoraj wiercili cały dzień. Nic nie dałem rady nagrać. A dzisiaj zaczynają jak ja zaczynam nagrywać. No zaje... bardzo fajnie. Sorry, ja muszę ten film dzisiaj w końcu nagrać, już miał być 3 dni temu. W każdym razie wracając do tematu, tu wstrzymujemy sobie kernel. Możemy wstrzymać dowolny pakiet w ten sposób. Teraz standardowo ja wszystko znaczy Wszystko. Zainstalowałem sobie tutaj Heroika do testów. Wiadomo, giercowanie, no to kurde, Heroic Steam to są dla mnie rzeczy podstawowe. Jeżeli chodzi o OBSa, także tutaj jest postawiony, działa tutaj wspomaganie. Grafiki w tym cudzie, pięknym, cudownym i tak dalej, nawet działa. Bo widzicie, że Pipewire tutaj jest. Zong Han Kang Industrial. No dobra, działa. przekazywania czy nagrywanie ekranu z tego przez Pipewire działa, bo to oczywiście serwer Pipewire jak najbardziej jest. Wyjście, nagrywanie, proszę bardzo, stoi na enfałęku, stoi i działa. Mogę tu kliknąć, żeby nie było. Tadam, działa elegancko, jest fajnie, dobra. Wyłączamy ten teges, nie potrzebujemy. Superposition, słuchajcie, dał mi tutaj wynik 11700. 11700, czyli dobrze mówiłem, że w Ubuntu jest to 1000 mniej. 11657 punktów. Wayland, Nvidia, 555. No i tak to nam tutaj wygląda. Słuchajcie, ten benchmark pokazuje nam, przy okazji jeszcze wam to też pokaże że na Waylandzie jest tutaj cały czas, nam pokazuje NOT NA, jeżeli chodzi o pamięć wideo. Coś takiego się dzieje, na X11 normalnie pokazuje 8GB, tak? Tu akurat w tym przypadku tych sterowników i tego wszystkiego, co tutaj sobie działa. To nie ma wpływu żadnego na wydajność. Screena widzieliście przed chwilą. Jeżeli chodzi o gierki, przejdźmy do gierek, bo to nas głównie będzie interesowało. Do mnie te że to samo w kółko pokazujesz. Tak, bo testuję gry, które wiem jak chodzą, jak powinny chodzić, a jak się zachowują na przykład na innych dystrybucjach, niż nie będę się powtarzał jakich, tak? No właśnie, ale mam coś nowego, Tesla efekt. Zobaczycie sobie o co chodzi. Pierwsze co, oczywiście kolat, bez żadnych parametrów, bez żadnych nie wiadomo czego, klikasz, odpalasz i chodzi. Widzimy się w ja trochę czasu i tej stacji nauczymy się na pamięć, tak? gdzie tekstury, gdzie który płatek śniegu leci. Ale dzisiaj pójdziemy sobie inaczej. Pójdziemy sobie tutaj, pan Arkadiusz Rejkowski za muzykę odpowiada, od razu mówię, przypomniałem sobie w końcu. No. Ok, idziemy sobie jak widać, zero zwolnień jakichkolwiek. Bardzo ładnie nam się tutaj to tematycznie prezentuje. Przejdźmy sobie jeszcze raz, teraz od tej strony, żeby nie było żadnych ścinek, żadnych nie wiadomo jakichś dziwnych nie pojawiających się pasków i innych takich rzeczy. Zasuwa to po prostu na maksa. Jest to jak najbardziej w porządku tutaj, ok. Dźwięk się zepsuł. Może nie zepsuł, ale zaczął mi się jak trochę pierdzieć, Ale okej. Okay. Jak się będę czepiał wszystkiego, to po prostu... wow, to już, już tak jest. Działa, działa jest elegancko. Lecimy dalej. Dobra, mamy tutaj motorysera. Yy, dajmy sobie szybką grę i ostatnio to było... Nie, to... To było pojedynczy wyścig i to było na tym, nie? Tutaj się musiałem podłączyć kontroler, działają. bo się nie da. Ta to jest tak porąbana, że... że... Kto grał w Motorycera, czwórkę wie, że granie na klawiaturze bez redefiniowania klawiszy jest niemożliwe Nie wiem kto to ustawiał W każdym razie patrzymy się, skupiamy się na grafice Postaram się tu za bardzo nie rozwalać Aż tak, kurde zatrzymałem się Dobra damy radę No i jak na razie jest w porządku Dziwne rzeczy tutaj nie ma Tak jak się no, działo to nic na innych. dzieje chwili. Tutaj działa to bez najmniejszego ładnego problemu Okej, okay, jeszcze kawałek Tak, jeszcze jedna misja Je Jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze troszkę Jest szósta rano, ale jeszcze troszkę, nie? Wiem, zawsze tak jest, kurde Jeszcze tylko ten jeden zakręt, naprawdę O, jeszcze tu drugi zakręt jest, kurde no Okej okay. Dobra, styknie Zero problemów Co mamy dalej, dalej mamy Robin Hooda Pamiętacie co tam się działo w Robin Hoodzie co prawda ja tutaj, a propos Robin Hooda, nie jestem pewien czy, bo to jest najnowsza wersja tego protona odpalona, eksperymentalna. To jest stara grają się powinno odpalać na najstarszym protonie możliwym, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy, co będzie się tutaj działo. Uruchamiać się, uruchamiać jak na razie. Na razie jest ok, dobra, łona duo, bla, bla, bla. Intro a la Diablo, nie? Tak to mniej więcej wygląda. To sobie podaję, e, nawet jest ok, damy play. Ładujemy, myszka nam działa. Ok, i tutaj kwadraciki latały zawsze, nie? No ostatnio, powiem to tak. Yy, myszka mi, przy... nie działa, dobra, myszkę trochę przycie. Nawet zbliżanie działa. Tam i z powrotem, proszę bardzo, możemy sobie to przesunąć. Chodzi. Teoretycznie najnowszy proton i tutaj działa bez problemu większego. Nie wiem, czy to jest zasługa gry, że ma takie ten, ale przynajmniej nic nam tutaj nie psuje obrazu. Wszystko działa tak jak powinno. Możemy sobie zbierać i tak dalej, i tak dalej. Jest tłumaczenie polskie do tej gry, od razu mówię, można sobie ciupać. Następna wka, słuchajcie, to kto żył w latach 90. Kojarzy Under a Killing Moon, Text Mafia Adventure, tak? No to wyszła sobie już jakieś ładne parę lat temu Tesla Effect. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o przygody tego naszego detektywa z full MV, czyli z full motion video, tutaj gierka jest. Więc po prostu, naprawdę, wejdę sobie i zobaczycie sami jak to teraz wygląda. Dobra. jestem, tak to wygląda teraz, w 2024 roku, oczywiście można sobie zbierać i tak dalej, i tak dalej, ja tego robić już nie będę, ustawienia są na maksa. Pokażę wam te przerybniki w AMV, bo naprawdę są świetnie zrobione, autentyko. Jest spojrzenie, z tego, z tego co wiem jest spojrzenie. bez połyszczenia może być trochę ciężko w tej gierce to sobie przejdziemy dalej, tak, tak, tak. Fajnie to wygląda, wiem, że prosta grafika, lipa jak w DirectX 8 albo 7 nawet. Ale, ale naprawdę kurde, zaraz zobaczycie klimat taki, że głowa mała. Zanim tam wejdę, weźcie pod uwagę to, jest rok 92, 19... rządzi chyba wtedy 386 albo Pentium, nie pamiętam, nie, 386 chyba, albo 486. I nagle wychodzi gierka Andra Killing Moon z pełnym fu... f... F... FMV, tak. Czyli z pełnym, kurde, tutaj filmami i tak dalej, i tak dalej. Poparcie się na to. Kurde, jak ktoś grał w Andra King Moon wtedy, to wow. I wiecie, co jest najlepsze? Że ta gra tak wygląda, znaczy nie była aż tak dobra jakoś grafiki, jeżeli chodzi o full MV, Ale autentycznie takie przerywniki wideo były. Coś pięknego. Do, do tej pory robi wrażenie naprawdę. Coś fantastycznego. Można sobie to przeskoczyć. Dobra, okej. Okay. Zarąbista przygodówka. Dobra, nie będę was tutaj ogarniał. Jak ktoś chce, Andrea, Killing Moon działa. Popatrzcie, co jest, okay. będzie zaraz Lecimy odpalone. Teen Agent! Teen Agent, polska przygodówka z polskim dubbingiem działa. Ja nic nie robiłem. Dziesiąty czwarty rok, zaraz się normalnie wszystkim amigowcom tutaj łzy polecą, ze szczęścia albo z dramatu. Bo nawet ja nie wiedziałem na początku, jak wyjąć tą cholerną przepustkę. Że trzeba na górę wjechać, tak? Odpalamy. Bajka. Wziąłem nową dostawę złota. Tak, wiem! Hasło! Że W porządku. Możesz zacząć wnosić depozyt do środka. Pokażę wam samą grę, bo to intro trochę trwa. Teenagent! Proszę bardzo! Tutaj na górę trzeba kliknąć, wziąć tą cholerną to, przepustkę. Rgb. Rgb. F.Rgb. Bierzemy. I dajemy jemu. Oto moje papiery. W porządku. Zamelduj się u kapitana. Powinien być w pobliżu. Dobry temat. Okej, okay, idziemy dalej. Miodział. <słyska> Cóż za ciężko pracujący obywatel. Dzień dobry, jestem Marek. A ja nie. Co mogę <słyska> dla Ciebie zrobić? I Daki koniec, lecimy w dalej, w działa to to z, bo, w pod dosboxem, dos do, do. powiem to w ten sposób, nie wiem jak się z tego wychodzi, Aldef4 się z tego wychodzi, Teenagent pod pod dosboxem chodzi pod heroikiem Ghostwire Tokyo, gdzie narzekałem, że tnie obraz, tak, na górze, po wejściu wejdziemy sobie tu w jakąś uliczkę, wejdziemy sobie tu w jakąś uliczkę, jak tu się biegało z shiftem chyba, tak, no i. No nie widzę, żeby coś tu cieło. Nawet patrzę na drugi monitor fizyczny i tego efektu nie ma, co mieliśmy ostatnio w dystrybucji, prawda? Pamiętamy, co tam się działo, jak narzekałem. A pamiętajcie, to jest Wayland. Działa wzorowo, powiem to tak. Idziemy jeszcze sobie tutaj, żeby nie było, bla bla bla. Popatrzmy tu. Żadnego złego efektu tutaj nie widzę. Edorka do grania? Jasne, że tak. Tylko tak jak mówię, najlepiej kernel wstrzymać ten, który macie, że, że jest dla was dobry. Bo jak wejdzie następny, to może być już nie tak wesoło i kolorowo, nie? Bo wiadomo, że to jest dystrybucja krocząca. Bleeding extra tak zwamy. No działa. Po prostu to sobie tutaj pracuje. No nie, nie będę chyba teges... Mam jeszcze parę gierek do ogarnięcia. No. Wszystko jest ok, falseng też działa. Kingdom.com Deliverance oczywiście standardowo pokazuje ustawienia ULHD, bez granic, bardzo wysoki, włączone FPS, włączone falseng. Widzimy się w grze. Jesteśmy w deczko innym miejscu, dalej ta sama wieść, tylko po prostu sobie chodziłem, tak? Po prostu sobie tutaj chodziłem. No. Nie ma do czego się przewalić. Siedziałem tutaj z godzinę, tak sobie łażąc po prostu. Szukałem jakiegoś Crash to Desktop, który głównie się zdarzał tutaj. Przedtem na innych dystrybucji. Tak, na innych dystrybucji dokładnie dobrze mówię. Ale tu się to nie dzieje się. Tu nam po prostu pracuje to tak, jak powinno. Wiadomo, 10.70 cudem nie jest, to zawsze powtarzam. Detale zbyt duże jak na to grę. Ale pracuje to nam tutaj jak najbardziej poprawnie. Dzień dobry koniu. Cześć. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj na szybkości. No, ja się nie mam do czego. Co tutaj. mamy Quake'a! No, oczywiście mamy Quake'a, jedynkę, to nie jest wersja RTX. A dajmy sobie, nie wiem, Dimension of the Past, nie wiem co to jest. Ja w to jeszcze nie ciupał. Trochę ciemno, żeby podjaśnić. Dobra, jest podjaśnione, mam nadzieję, że będzie teraz leczko lepiej. Normal Mode, bla 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 bla. bla. Ciekawe co tu jest. Pewnie rzeźnia niezła. Pracuje i to bardzo dobrze sobie... Ło kurde. Ło, o, jakie duże towarzystwo. Pięknie. Okej. Okay. Okej, okay. Dobra, wystarczy chyba, nie? Ustawienia Tomb Raider oczywiście bez DX12, bo to tylko zażyna wydajność, nic więcej. No i co, widzimy się w grze, po prostu. Kuwaku jaku, kuwaku Kont Kontroler, tak? Kontroler jest w użyciu w tej chwili. E, tu się trochę męczę z, tą, z tym przejściem tego momentu tutaj. Tu się trochę męczę z przejściem tego, bo nie mogę sobie wskoczyć na górę, no ale okej. Okay. Próbowałem też na tle wiaturce, ale mi to nie za bardzo, powiem tak szło. W każdym razie działać, działa. Jeszcze ja załaduję inny save, może wcześniejszy. Safe, ja jakby ktoś nie wiedział, to jest taki zwykły power. Coś tam podróba i kontrolera. I dobra, jesteśmy sobie gdzieś tutaj w obozie, tak? To już sobie ogarnąłem temat. ale za te karetki i tak dalej, i tak dalej. Strasznie jeżdżą od wczoraj, to jest koszmar po prostu. A jak okno zamknę, to w ogóle się tutaj nie da, nie da oddychać, nie? I tak jak nagrywam, to muszę wentylator wyłączać, bo przecież nigdy nie, nie powiem tak. To działa nam to tak, działa bez najmniejszego problemu, można sobie temat ładnie poogarniać. Co prawda jak tu wychodzę to mi grafika trochę wysiada już jeżeli chodzi o wydajność. no Ale wszystko jest na Mac zostawione. Nie? Działa, błędów nie ma, crashować się nie crashuje. Nie mam żadnego efektu malowania ekranu i tak dalej jak było na którymś tam innej tej innych testach, więc sobie po prostu można tutaj elegancko, że tak powiem, pograć. Na końcówkę dziki gon, dziki zgon można powiedzieć. Oczywiście DirectX 11 o 12 zażyna sprzęt, nie dając nic więcej na tej karcie 1070. Dobra, widzimy się w grze. No i mamy dziki zgon, proszę bardzo, wychodzimy sobie ładnie. Gdzieś tu nie wiem, nie wiem który to jest. To jest jakaś tam nowa gra szybka i tak wiecie o co chodzi. Nie? W każdym razie zrobimy sobie tutaj małe podsumowanie. Na samym początku ja się bardzo wkurzyłem, ale to niestety były problemy owszem, ale to były problemy spowodowane przeze mnie, przez moją. Niewiedzę i nieczytanie tego, co się dzieje na ekranie. Chodziło o update kernela, update sterowników i tak dalej. Jeżeli używacie Fedora już dłuższy, dłuższy czas, albo instalujecie ustawiacie od zera z nowego ISO, to tych problemów, co ja mieście, nie będziecie mieć. Jeżeli po pewnym czasie, powiedzmy po dwóch, trzech dniach, ten kernel, który macie, to jądro systemu działa, trzymajcie to przy, przy aktualizacji. Tak jak pokazałem, exclude. Exclude PKG równa się kernel z gwiazdką i wtedy będzie święty spokój, bo e, chyba że macie problemy, no to wtedy bierzecie nowy kernel. W innym przypadku jedzenie na jednym kernelu jest dobrym moim zdaniem pomysłem, bo odpadają wam problemy nowego kernela, który się pojawi, tak? On się pojawia przynajmniej tak jak powiedziałem dwa razy na tydzień. Tak wygląda nam życie w Fedorze. E, granie to czysta przyjemność, autentycznie tutaj. Zresztą widać, kurde. No znowu dźwięk coś nie za bardzo Albo mi tak ty, trochę tak teges Ale to pewnie kwestia nie wiem, pipera ustawienia ewentualnie czegokolwiek tam innego nie yy, Ustawienia tutaj są ultra, uber Wszystko praktycznie na uber poza trawą chyba nie, tak to wygląda yy, W każdym razie nie ma na co narzekać, że się upo uporałem z tymi sterownikami To naprawdę odpalam grę i ona po prostu sobie chodzi tak Wiadomo, że mm, mogą być problemy, bo ja przetestowałem tu SMT 6 czy 8 gier, nie wiem ile było tego. Testowanie to za dużo powiedziane, tak? Ale mogą być problemy z innymi grami, no bo na Linuxie są problemy z niektórymi grami i tego nie obskoczysz po prostu, nie? Trzeba się z tym liczyć, aż większość gier chodzi bez najmniejszego problemu. Ze świetną wydajnością co widać, nie? Jeżeli ktoś chce wybrać sobie Fedorę do gier, spoko, dlaczego nie? Bo jak widać sobie z Waylandem, stery 555 to są stery stabilne, to nie jest już beta, to są sterowniki stabilne wydane z tego co kojarzę. i po prostu ten temat sobie tutaj działa i to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Cały czas jest Wayland, proszę, żeby nie było, przejdziemy na żywca, tak? Bo jeszcze tutaj system, szkoda, że to na wszystko pochowali tym gnomien, ale okej. Okay. Informacja o komputerze Wayland, proszę bardzo, Nvidia 1070, żeby nie było. Dołożymy sobie tak. Obciążenie GPU. Pokażę, powinno nam to pokazać. No teraz jest 0%, no ale wiadomo, nie? Trzeba sobie przeskoczyć na heroika. Wracamy do gry. Alt Tab. Zero problemu. Jeszcze raz Alt Tab, proszę bardzo. 100% było obciążenia, nie? Z powrotem, proszę bardzo. Więc tutaj problemów, ale inna dystrybucja typu Ubuntu 24.04 nie ma. Tu po prostu wszystko nam ładnie chodzi, tak? No, ale co kto lubi? Naprawdę co kto lubi grać można na każdym jednym Linuxie, naprawdę. Czasem jest to kwestia zainstalowania dodatkowo dwóch czy programów i to wszystko. Naprawdę nie trzeba magii Harry'ego Pottera, jego różdżek, ani nie wiadomo czego tam jeszcze, tak? Bo temat po prostu sobie tutaj działa. Wszystko w temacie, no. Wszystko w temacie. Słuchajcie, Fedorka, jak najbardziej tak. Spodziewajcie się za jakiś czas następnego testu podgierki. Natomiast kanał nie skręca pod gry, zdecydowanie nie. Będą inne materiały, będą newsy. do newsów się już przygotowuje, można powiedzieć w ten sposób. A postanowiłem sobie robić taką serykę, można powiedzieć, nie? Ogarnąć główne dystrybucje, jeżeli chodzi o podgranie, po prostu tak. Bo to wielu ludzi chciało, chciało zobaczyć, i tak dalej. No to widzicie, no, no działa, po prostu to temat działa, nie? Dobra, to wszystko. Gorąco pozdrawiam, Bartek łatwo na uśredniu. Dziękuję wszystkim wspierającym, patronującym na YouTubie, przez Paypal, przez Tamtipli i tak dalej. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. To się cholernie przydaje. I co? I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, gorąco pozdrawiam. Pa pa, cześć.